Ja się muszę wyciszyć, bo jestem w pracy. Janys, jesteś tu? Kto tu jest? Gadaj, kto jest Markiem. Ej, Marek, a jak to się stało, że... żeby nagranie fajne było, tak? Ej, Marek, to jaki to z ciebie negocjator, że ustaliłeś to, że będziesz jechany i że nie dostaniesz nic za live'a, to jak ty negocjować warunki? A po co? Co? Jak on dostał 1000 zł, to powiedział mi, że to jest jego. I ja mam się w to nie wpierdalać. No bo to zobaczymy. Za parę godzin, bo to jest ten lewicowiec, Marek. Mi się wydaje, że to jest lewicowiec ten Alan, nie? Tysięcy złotych, ile ty tego dostaniesz? Mam nadzieję, że na bilet do domu. Pierdolę, Marek, ale z siebie negocjator, ja pierdolę, nie? Ale mam ten pod dostatkiem alkoholu, jeszcze mu lodówki nie opędzlowałem całej. I zdjęcie pizdeli też było ustawione. A kto to kurwa zrobił? Krew z nosa też była ustawiona, Marek, weź nie pierdol, ludzi kłamiesz w żywe oczy. No to był ten kukurydziany syrop z barwnikiem. Tak, i butelka była z cukru. A butelką kto mnie kurwa przyłożył? No dobra, Marek, weź nie pierdol. Nikt cię nie przyłożył, ale nie wiem, kurde. Marek, ośmieszyłeś się tyle w temacie, ci powiem. Ja jako twój przyjaciel to dałeś Marek, duchu. Możesz zrobić tak jak Ela. Odcinasz się ode mnie i koniec, nie? I no ty... nie, no dałeś dupy, Marek, mogę ci to powiedzieć. Jedno zdjęcie faktycznie Elki wyciekło, co jest cała nago. Możesz sobie zobaczyć u nas. Tak. Wyślę ci, ja pokażę, która. No, odrop do mojej dziewczyny groził, bo powiedział, że ją będzie gwałcona, że jej łeb rozpierdoli i tak dalej, do niej wydzwaniał. Marek, kurwa, pojebało cię do chuja, no co ty robisz, człowieku? Zobacz, no, ale priwa, jednocześnie Marek. Mogło być to wykorzystane po czasie, ale nie, że w tym momencie, że to już kiedyś ktoś to miał. To jest inne zdjęcie, to jeszcze nigdzie nie było. Ale no, jeśli ty tak mówisz, to może to jest prawda. Marku, pisałem ci, mówiłem ci, pamiętasz co ci powiedziałem? Wysłałam ci na priv, zobacz o które chodzi zdjęcie, bo to było ten. O kurwa, ale to musi być jakieś stare. No kurwa, nie wiem skąd on to ma. Bo na moim telefonie tego nie ma. To jest coś takiegoś z przeszłości. Marek, co ty pierdolisz, jak ja kurwa byłeś, spałeś, twój telefon był w kiblu. Psychotrop wziął twój telefon i ja patrzyłem na Messengera, ile razy wchodził. Psychotrop wchodził 6 razy na twój telefon i ta Ania też wchodziła. Poszła do kibla, gdzie był twój telefon, ty leżałeś najebany, a ta Ania weszła na twój telefon i była online, kurwa, przez 5 minut. I czytali rozmowy twoje z telefonu. No kurwa, co ty pierdolisz, człowieku? Marek, przecież moją rozmowę na Messengerze też psychotrop odczytał. Przeczytał rozmowę z naszej grupki i przeczytał to, co do ciebie też pisałem. I 6 razy wchodził, bo policzyłem. 6 razy było wchodzone, jak ty kurwa spałeś najebany, człowieku. No to no, najważniejsze, że dobrze pisałem. Nikomu źle nie życzyłem. A galeria twoja też pewnie była sprawdzona, gdzie tam masz 1000 wiadomości pornosów od Eli, co ci wysłała, bo mi mówiła, że masz 1000 pornosów od niej. I masz 1000 nagich zdjęć, Eli. No to jest oczywiste, to jest prawda, że masz takie zdjęcia w galerii. I te zdjęcia podejrzewam, że wyciekną na dniach do internetu. A dziwne, żebym ja sobie tego nie życzył. Dobra, to teraz spróbuję to uargumentować. Po raz kolejny zostałem dlaczego macałeś kurwa tą Anię najebany, jak ona nie chciała, żebyś ją dotykał. Wiem, to że nie macałeś ją, kurwa, 4 czy 5 razy, człowieku. Czy ty jesteś, kurwa, normalny? Nie umiesz się zachowywać, kurwa. Musisz... Nie umiem, bo tak miał wyglądać content. Tak, Marek, weź nie pierdol. Ty chyba nie wiesz, co Marek, ja ustalałem. Przecież to jest normalne, że on cię wykorzystał, tak? To jest jego dziewczyna i on nie pozwoliłby nigdy w życiu, żebym ja nawet na nią spojrzał w jakiś sposób taki napastliwy. Janusz, kurwa, weź mu przemów do rozumu, że on go no kurwa ja normalnie nie rozmawiam, bo wykorzystał. Jesteście debile, a ja myślę właśnie racjonalnie, tak jak było założone od samego początku.
Kurwa, no to Marek, nie, ty z skoro wyciągniętym pierdolisz z wami, bo wy językiem jesteście do niej debile, niż ja. dobierałeś. Nie ja, tylko wy. No to dobrze, jesteśmy debilami, ale to z ciebie zrobili debila i to ty będziesz teraz ponosił konsekwencje tego. No będę, bo ja sobie staram sobie nagrać tak bardzo wiele problemów, żebym w końcu miał jakieś zajęcie w życiu, żeby się od tego bronić. Marek, ty przed sobą samym się nie umiesz obronić, jest to dopiero przed kimś. O której cię psychotrop wypierdala do domu. Nie wiem, jak wstanie, to ja sobie pójdę. No, jeszcze nic nie ustalaliśmy tak naprawdę przecież. Czyli uważasz, że wszystko było ustalone i wszystko jest okej. Wszystko było tak jak chciałeś, tak? No jest. I zgadza się. No dobra, nie mam więcej pytań. Czyli nie musisz mieć żadnych pytań, które to gdybym ja był, czuł się zgorszony, jakoś tam inaczej potraktowany niż oczekiwałem, no to pewnie bym czuł jakiś zawód ze strony Alana. No ale tak nie jest. Dziwne. No tak, Dziwne. Marek, bo ty Może na tobie nie. trzeźwo obejrzysz te wszystkie szoty i nagrane, to może zmienisz zdanie, naprawdę. No tak. Marek, no Oglądałem bo. już niektóre. O. No Ale to ty jest myślisz, tak. że to ci przyniesie fame, sławę? Przyszłam cię kurwa potraktował jak najgorsze gówno. No pewnie, że Jak tak, ktoś bo się nawet nie się zgadza. ubrał się w kostium antygawinowy przecież. Ale to gówno ten kostium, jak on się do ciebie odzywał, odnosił. Marek, pamiętasz, że mieliśmy grupkę, na której była Paulina, była Rozaria, była Marlenka i tak dalej, nie? No, na której za Wszyscy. chwilę mogę nie być, bo sam sobie wyjdę za chwilę. Tak, wszyscy pisali, że stracili do ciebie nagle szacunek, nie? A ja miałem do was jakiś, chcieliście gadać ze mną, to rozmawialiście, a ten, nic więcej. Marek, dlaczego się tak upokorzyłeś? Powiedz mi, tak szczerze, dlaczego to zrobiłeś? Ale to wy to widzicie w taki sposób, bo ja nie, nie Ale rozumiem. ty też Każdy, twierdzisz, że każdy. nie masz za co przepraszać Janysa? Za słowa, które ja nie wypowiedziałem, no to nie Marek, nie będę. mam jej za co przepraszać, on powinien siebie przeprosić, kurwa, za to, co sobie zrobił, a nie mi. On sobie zrobił, a nie mi. To, że on go wyzywa, psychotropia A ty Janys, go no to ja nie będę odpowiadał za to. potarłeś, no A proszę ja cię. go poparłem, tak? Aha. Dlaczego Marek sobie to zrobiłeś? Powiedz mi, dlaczego sobie to zrobiłeś? To Nie kurwa. ma czegoś takiego, żebym coś poparł. Jeśli on nie chce figurować jako osoba publiczna, no to, że to, co powiem na jego temat publicznie, no to nie ma żadnego znaczenia, bo prywatnie to my jesteśmy na innych relacjach przecież. A, z psychotropem jesteście na innych relacjach niż publicznie, tak? I dostaniesz na bilet do domu z 30 tysięcy złotych i dostać w mordę. Cieszysz się, jesteś zadowolony z tego, czy No bo co? to tak miało być No, przecież. tak miało być, kurwa. Dobra, Marek, weź Marek, się. że jesteś dużo więcej warty, Dobra. jakby No tam następną taką akcję. pierdolicie, gówno, tam wasze słowa nie mają żadnego znaczenia, ja nie będę się ani ten... Dwa koła przynajmniej za Nie taką akcję, mam Marek, następnym znaczenia. razem wołaj. Dobra, Marek, jutro będzie do Eli, wróci z powrotem, będzie przepraszał, no taka jest prawda. Marek, Uciekamy, uciekamy, wiesz. upokorzyłeś się, należy ci się zjeba publiczna i tyle, no. Tyle ci powiem, Marek. Należy ci się zjebka. Ty, słuchaj, ostatnio była taka mega afera, że przyjechałem do Eli, no to teraz przyjechałem do jeszcze większej afery, że przyjechałem do Alana. Co ja zrobię w przyszłości? Może sobie zadajcie sobie sami to pytanie. Zrobię No coś to o wiele wpadasz, gorszego, no to o coś wpadasz. o wiele, kurwa, naprawdę gorszego Pojedziesz jeszcze. Tylko wy o tym do nie wiecie, a Andrzeja? ja już mam to zaplanowane. Bać. Ale ty ciągle wpadasz z deszczu pod rynnę, zamiast kurwa się nie wiem.
Ale po co? Wziąć za siebie. Bo i tak nikt mnie nie lubi, nie szanuje, nie chce ten wchodzić ze mną w jakieś dobre relacje, zakumplować się, no to ja pierdolę ten świat i to może... będę robił tak, jak będę sobie chciał. Jak się kumplować i mam wasze zdanie się... gdzieś. Bo to jest wszystko fikcja. Marek, ale czemu tylko ludzie mają się zmieniać w stosunku do ciebie, a ty się nie możesz trochę zmienić w stosunku do ludzi? Po co mi jest wasze zdanie? Wy bawicie się moim życiem, będziecie sterować tak, jakbyście chcieli. Ale ty robisz wszystko, żeby ludzie się z ciebie śmiali i bawili właśnie w tym rzecz. Cały czas od ponad roku robię to wszystko dla was, żebyście mieli kurwa jakieś oderwanie od rzeczywistości, macie tego pajaca w internecie, no to się teraz pastwicie nad nim. Tylko sobie zobacz na swój stan psychiczny i fizyczny, ile ciebie to kosztuje. Patrz, trafiła kurwa kosa na kamień. Musiałeś to zrobić. Ze mną nie wygrasz, dobrze o tym wiesz. Marek, ty zrozum, że to jest autodestrukcja z twojej strony. Ale nie mówiłem o tym wcześniej. Czy ja na jakich głosówkach nie mówiłem, że ja dążę do tego, żeby się kurwa zajebać. Marek, jesteś idiotą. Zobacz, odjebałeś dzisiaj, molestowałeś trochę dziewczynę. No, napastliwym wzrokiem Marek, podążałem dalej. Posłuchaj mnie. Ludzie nadal są za tobą i są dla ciebie życzliwi, a ty palisz kurwa mosty i każdemu plujesz w ryj. Że ja jestem to uwierz takim to, że są ludzie, wymarzysz, którzy ciebie lubią, rozumiesz? Tego człowieka, jakim ja będę. Mhm. To jest twoje kurwa zdanie. Tutaj są normalni ludzie. No. To ty z siebie takiego robisz i myślisz, że jesteś jakimś, nie wiem, geniuszem kurwa zbrodni. No właśnie, że no co tu jeszcze nowego odpierdolić? No, ja ci powiem, że zrobię coś jeszcze o wiele gorszego niż to, co dzisiaj miało miejsce wczoraj. Miałeś przyjechać i pokazać, nie wiem, każdy wiesz, czego oczekiwał, że sprzedasz brudy na Elkę, że poopowiadasz o spotkaniu, że ma wyjebane w Marysie cokolwiek, a to... Tutaj są dziewczyny, które są dla ciebie życzliwe i ty z nimi jak słyszę, rozmawiasz na priv czy gdzieś, one, wydaje mi się, że ciebie lubią, bo nawet u nas w administracji są osoby, które ciebie lubią, mimo wszystko ciebie kurwa lubią, bo rozmawiamy na te tematy. Niemożliwe, nie wierzę, bo ty się starasz. Czemu się teraz mnie zmanipulować, żebym ja może jakieś filmy wysłał wam, żebyście mieli materiał jakiś ten dowodowy, ten na N. Tak. Wyjebany, Albus pisze o te filmy dla Beki, bo chce Elkę wkurwić. Czy ty dasz te filmy, czy nie, nikogo to nie obchodzi. Dasz, będzie fajnie, kurwa. Stawi się na kanał, każdy zobaczy, że ona jest brudaską jeszcze bardziej niż każdy myślał i tyle. Nie dasz tych filmów, to nie dasz. Przychódź sobie, sieć i rozmawiaj z ludźmi normalnie. Ale to są naprawdę bardzo fajne filmy. Okroiłem je do pewnych takich tych kątów, żeby nie było widać śmietnika poza tymi kadrami, jakie nagrałem. No i także, na tych filmach jest widać porządek, jaki zapanował w łazience, jednej i drugiej. No to i jest mi się taka wydaje, rozmowa. Mi się wydaje, że jeśli bym to opublikował, to nawet na korzyść dla Eli by to miało jakieś miejsce. Marek, z tobą to jest taka rozmowa jak z Elką. My wszyscy jedno, wy kurwa swoje. Cały czas, nie widzisz tego, że cały czas jeszcze mimo wszystko ludzie chcą dla ciebie dobrze? Nie widzę tego i nie wiem tego. Jestem prawie, że na 100% pewien, że wy tylko sobie jaja robicie, a ja robię sobie jaja z was. A co musi się stać, żebyś uwierzył? Zbyt wiele ludzi mnie oszukało. No to teraz będę działał tylko w takim spektrum. Nie, o to pytałam. Nie wiem, co byście musieli zrobić. Płacić jednego grosza na moje konto, żebym widział wasze imię i nazwisko osoby wpłacającej. Nie wiem, co tam jeszcze. Konto na Facebooku. Nie wiem. I numer buta. Nie, zdjęcie gazety wyborczej z datą. No takie różne tego typu rzeczy. Ja się stosuję tylko do takich słów, od których mam zaufanie.
Są takie osoby, to nie mówię, że nie. Dobra. Marek, wszystko się zgadza, tylko chodzi o to, że kurwa, najebałeś się i odjebałeś, a mogłeś rozrobić wszystko, kurwa. Nie, nie mogłem nic zrobić, bo to nie był mój czas i ten, no właśnie, że się najebałem, to pewnie. Z jednej strony pokazać. Ale o co chodziło? O co chodziło o zerowanie wody, setki? Ja nie zeruję żadnych wody. Kurwa, się najebałeś i kurwa odjebałeś, kurwa alkoholika. Ale plan został wykonany. No, o, będziesz miał wykonany plan, jak ci to ludzie będą szotować i kurwa jeszcze coś inni ludzie ci to. O, i to będzie latać. Latać. Tiger Bonzo na pewno ten odcinek nagrał następny, bądź pewien. Jesteś zadowolony? Może z Pisiński coś tutaj powiesz? Jak ja go słucham, to mi się lepiej na kiblu siedzi. Wiesz? Ja rozumiem, że to jest jakiś plan i że ja nie powiem, czy to jest dobry plan, czy zły plan, ale mógłbyś to inaczej rozebrać. Ja nie wiem, czy mógłbyś to lepiej nie rozebrać. Nie wiem, czy gorzej. Mógłbym. Skoro no, zostałem ja potraktowany od samego początku jako piusa, który musi się najebać równocześnie z nim, kiedy ja wódki nie piję. Ja też nie wiem, czy mógłbyś się inaczej rozegrać, bo sam lubię alkohol, ale myślę sobie, że no, tą drogą daleko nie zajdziesz. Zobaczymy. Mam nadzieję, że dojadę do domu dzisiaj, to wtedy będę miał trochę więcej czasu i swojego live'a zrobię na laptopie. Ojej, dobra, może pooglądam sobie, co tam się działo na tym streamie u Psycho. Tak, wytrzeźwi i na trzeźwo to zobacz. Na trzeźwo? Nie, bo to wyglądało wszystko tak naprawdę naturalnie. Ja oglądałem to już, zanim się z wami skontaktowałem, trochę oglądałem. To wszystko wyszło tak naturalnie. Że tu tam nie ma żadnej sposobności, żebym mógł teraz powiedzieć, że to było udawane. Nie, no bo byłem tak zamulony, dostałem strzała w ryj. Nie no, wszystko super, super wyszło. Dobra, to jest tylko dla was. A co wy z tym zrobicie, to nie wiem. Ty myślisz, że my tego chcemy? A czego wy chcecie tak naprawdę? A ty no wiesz, za co mi. Tego strzała dostałeś? Wyciągnąłeś jakieś wnioski, czy nic? Nie. A wy myślisz, że psychotropowi było przyjemnie, jak ci musiał u siebie w domu cię odganiać i aż ci musiał wyjebać, kurwa, to ci nie mógł ogarnąć. Tak się najebałeś. No słabe też, nie? Był gospodarzem. Ale też ustalaliśmy na samym początku, że tak będzie. No to sobie przyjąłem to do wiadomości. A dzisiaj on ma pretensje do mnie? O to? Nie, nie ma. Śpi. Tylko wstanie. Już wstał dwa razy. Ja mu nawet telefon podłączyłem, budziłem go dwa razy i nie chcę się kurwa obudzić. On się teraz ciebie boi. Jo, mnie się ma bać. A ile on ma lat tak właściwie, to możecie mi powiedzieć? Mniej od ciebie. No mniej. Psychotrop? No. Psychotrop ma 28 chyba lat, jeżeli się nie mylę, jakoś tak. O, młody, no, jeszcze. To by się zgadzało z tym. Tak myślałem tak samo jednocześnie o Patce, Janysie i także oni mają ten sam wiek i Rafał Grafatus też. Maras, lubię jakieś śniadanie, kawę porządną. Nie, nie, żadne śniadanie. Ja będę sobie te browarki popijał i o 10:00 mam nadzieję, że stąd wyjadę. Pierdolę. No bo przecież nie będziemy restreamować Eli Gavin live'a, a ja będę w tym czasie też siedział na tym samym krześle. No zróbcie jakiegoś lajta w południe. My poczekamy. Nie wiem, dobra, może go namówię, ale on, nie wiem, nie ufa mi, tak, żebym ja przez cały dzień siedział w jednym miejscu i coś mu nie nabroił. Chyba o to chodzi. Przeproś. Dobra, to przeproszę Alana. No. A mówisz, że mam przeprosić go? Tak. A on miał wobec mnie inne oczekiwania?
No pewnie nie takie, żebyś... No ja go mogę przeprosić, ale że wy coś widzicie innego ale niż... Ale za co nie możesz go przepraszać? Za co? Za to... No właśnie nie wiem. My jesteśmy osobami publicznymi i my się wyzywamy publicznie. Pogadaj na pewno z tą dziewczyną, ją przeproś przede wszystkim, a... Nie, ale bo jej zachowałeś jak no, to było słabe, nie? I to przez tą budę, nie? To i tego nikt nie chce wychodzi natura, ale... wychodzi natura paladyn człowieka, wiesz, jak jest. No ja wiem, no ale to nieraz widziałem, co się tak ludzie zachowują. Chodzi o to, że to jest totalnie nieodpowiednie, że w internecie coś takiego pokazywać. Bo, masz, bo wylecisz po prostu z tego, to szybciej niż... Teraz są takie czasy. Okazałeś całkowity brak szacunku dla dziewczyny, która tam była. No. Teraz jest to całe LGBT, równouprawnienia. Szkoda, że nie wiedziałeś o tym, że ja wcześniej ustalałem to z nią. Ale co ustalałeś, że ją będziesz dotykał? Że chcesz ją całować? Jak ona nie chce, ona się mówi nie, a ty ją ciśniesz? Ona była najporządniejsza z nas wszystkich w tym momencie. No. Znaczy, no nie mówię, że ona nie była. Była. I cały czas cię broniła, wiesz? Pamiętaj o tym. Dziewczyna ewidentnie tak, nie chciała, żebyś tego robił. To nie było udawane. Nie było udawane. Nie było. Nie było. Bo jakoś to łatwiej wychodzi. Przepraszam. Ona akurat nie była pijana. Sajko też wtedy nie był pijany. Ty byłeś najebany, bo jedną setę wypiłeś, czy dwie. No dwie wypiłem, ale się prawie pożegnałem. Tak to jest, jak się pije tylko piwko, a się weźmie mocniejszy alkohol. No. Zachowałeś się strasznie z tym zboczeńcem, Marek, i tyle. No dobra, dostarczę wam jeszcze innych informacji na twój temat. Jak osobą... A czy ty myślisz, że my żyjemy twoimi informacjami? Weź ty na leczenie. No, i ci, no bo przecież każdy sobie teraz buduje właśnie mój profil charakteru. Właśnie... Nikt sobie nie buduje, tylko sam sobie budujesz. Tylko my mamy twój profil. Właśnie zdanie i ja się spotykam z ludźmi, którzy mają też wyjebane na to, co ja pokazuję w internecie. Ale który profil? Ten obity, czy ten jeszcze nie obity? A kto ma się kurwa obijać? No, ty masz obity, no ty chyba nie ukradesz. Ja. Nie no, Marek, ale to co dzisiaj odjebałeś, to była najgłupsza rzecz, jaką zrobiłeś. A to jeszcze będą większe. Nie martwcie się, ludzie. Naprawdę. A my się nie martwimy, to ty się powinieneś martwić. Ty się powinieneś martwić, że jesteś idiotą. Czy ty kurwa nie rozumiesz, że ja cały czas tak robię? Cały czas jesteś idiotą. No my wiemy, że jesteś idiotą cały czas. Zdajemy sobie tego sprawę. Przecież ty nawet nie pamiętasz, co robiłeś. To jak ty możesz to kontrolować? To wy się nabieracie na każde gówno, jakie wam... Nie, to nie jest nabieranie. Ty tak jesteś. Ty po prostu jesteś zwykłym idiotą. Każde gówno, jakie wam sprzedam, to wy się nabieracie. I tak to działa. Posłuchaj się, bo się od tego uzależniłem. Jesteś idiotą i tyle. O kurwa, Marek. Dużo mówić. No wiesz, od oglądania kotków w internecie też się da uzależnić, tak? O kurwa, nie, Marek, proszę cię, trzymaj mnie. Ujedź sobie, panowie szlachta, kurwa. Szukam teraz linka na Discord do Eli, wejdę sobie na... No masz Unbana, Marek, no. No, Unbana. Zobacz, Marek, ktoś wrzucił szota, gdzie ty pytasz dziewczynę, czy nie chce poudawać. Ona ci wyraźnie mówi, że nie, a ty potem nadal się na nią ładowałeś z łopami. No kurwa, no ale zajebiście. Jesteś zboczeńcem, Marek, i cię leczysz. Tak. Marek, wszystkie ploty na twój temat o tym, że stalkowałeś jakąś babkę, że kogoś molestowałeś, że masz zakazy zbliżania, to wszystko nagle nowego światła nabiera. Mam zakaz zbliżania. Skąd ty to kurwa wyciągnęłaś? To ty to pokazujesz, to się nie wyciąga, to ty to zostawiasz. Niech on lepiej już nie wyciąga. Dobra, bo jeśli chcecie takie wyciągać na mnie rzeczy, no to ja nie będę rozmawiał. O, obraź się. No, wypierdalaj najlepiej. No. Weź się popłacz, kurwa, że wyciągają na ciebie to, co sam zostawiasz w internecie. Chodź panu łeb.
No kurde, aż mi się język zaplątał i już nie jest taki swobodny. Ale jak gdzie ci się zaplątał migdałka? Trzeba było unikać pewnych tematów, którym rozmawiam z wami dalej. Chodzi o przekraczanie granic. Kurwa, święta krowa, że każdy będzie unikał tematu, żeby ci mówić? Weźcie się jedni w łeb normalnie, serio. Królewiczu, przepraszamy. Balerina, kurwa. No dziękuję za Królewicza. No dobra, no może trochę tam teraz z nerwów zejdę. No bo nie wiedziałem teraz, jak postąpić. Ja się z wami, dalej kontynuować tą kurwa farsę. Mamy i weź na... się pierdolni tak raz porządnie w łeb, a nie jakąś pasę kontynuować, kurwa. Farsę. No. Stary facet, kurwa, a taki kurwa idiota, że się w głowie nie mieści. No bo kurwa, bawię się z dziećmi, to się będę bawił na ich zestawach. Nie, to się nie bawić z dziećmi, ty pokazujesz naprawdę, jaki jesteś. To nie. Wszystko wychodzi, Marek. Nie. Ty się już tak z dziećmi nie bał, bo się jeszcze okaże, że pedofil. Możesz sobie obejrzeć na daily vlogach Ueli. Skype Party. No ale ty myślisz, że nikt nie widzi, ty jesteś... Marek, ty nie jesteś jakiś tam super kurwa mózg, nie? Weź ty sobie to wbij do łba, nie? Że ty nie jesteś jakiś tam kurwa super inteligentny, żeby nami wodzić nas za nos, nie? To ci go tak wydaje, wmawiasz sobie to, nie? Przestań. My cię tylko oglądamy, bo mamy bekę z pijanego idioty, który nic nie potrafi w życiu. To spróbuj mnie spotkać w rzeczywistości, to ci pokażę. Dobra. Zapomniałem ustawić mojego live'a na prywatny. Teraz wszyscy kopiują to nagranie. O, co się stanęło takiego teraz? Muszę to wszystko odwołać. Nic się nie stanęło, po prostu muszę wejść w YouTube. Muszę wejść w YouTube Studio i zrobić to na prywatne, bo wszyscy będą to kopiować w internecie za chwilę. Gdzie jest to YouTube Studio? A tutaj jest. Co za kurwa łeb. No, muszę teraz to zatajnić. Jak to się kurwa robi? I ze łeb zatajni. Ty wiesz, co ja kurwa robię. Nie mam z was żadnego pożytku. To mi się podobało. Jeszcze, kurwa, co myślałeś, że... No. Marek, a czemu nie opowiesz, jaką ty masz opinię u siebie na wiosce? Bezrobotnego pijaka, kurwa, którego każdy napierdala. No i co z tego? O, kolega z pracy się dozwoczył. Heniu, czy to ty? Tak, wpadłem, tylko posłuchaj tego mitomana na chwilę. No, słuchaj, bo zaraz będziesz miał wyciszenie. Daj Markowi mówić. Marku, ale ja mam taką prośbę. Mówię. Zanim się wyciszę, mam do ciebie, Marku, prośbę. Jak psychotrop stanie, to poproś go, żeby dał ci połowę donate'ów, bo musisz mi zapłacić za operację cycków. One mi kurwa opadły przez ciebie dzisiaj. O, ja się zdałem. Fajny tekst. Dziękuję, że poprawiasz mi teraz humor trochę. Bo co, usłyszałeś słowo cycki, debilu? Nie wiem, czy będę go w ogóle o coś prosił, ale chciałbym, żeby on wyjaśnił trochę spraw tego, co on wobec mnie miał na myśli. Ale krył się z tym, dopóki ja byłem pijany, wiesz. Pytanie, kiedy ty nie jesteś pijany? Ja wody nie chleję, kurwa. Ale piwo w ilościach hurtowych. Ale o 22 już odpadam, nie? Idę sobie spać i grzecznie. Mm-hmm. Stary, nie grzecznie. Jak sobie tylko wmawiasz. Przestań być życie obłudą całe życie, kurwa, Marek. Serio. Za każdym razem, jak jesteś narąbany, włącza ci się tryb agresora. Pokazywałeś to wielokrotnie z Elką i wczoraj też to pokazałeś u psychotropa. Dlatego ja jestem cały czas pijany może. Jesteś zjebem po prostu. No, ale jesteś agresywny po alkoholu i... Aż mi się kurwa... Nie dotykaj wódki, bo źle na ciebie działa. Wiem, że odpierdala mi bardziej niż po piwie, ale to nie ma żadnej zasady. Ja już jestem tak trochę zmęczony, styrany tym życiem, że nie potrzebuję tego, żeby się odpalić. Powiedzieć coś, czego bym nie chciał nigdy w życiu powiedzieć. I tak dalej.
Naprawdę super, masz 33 lata, jesteś zatartym alkoholikiem. Pogratulować. Marek, zjebnij się w łeb. No, albo niech psychotrop wstanie i ci poprawi. Co mówisz? Nie chcę słuchać. Gdzie stajesz? Zresztą dopiero siódma się ten zrobiła. Ale jest tam. No dobra. Idę zapalić tego. Stary wstał, reprymenda. Pobekam sobie do was może. Jak tej zapalniczki nie znajdę, to się wkurwię. No co, Marek, wstajesz? Tak psychotrop rozkazał, no co masz robić? Wypierdalasz z domu. Oczywiście, bo a co mamy, siedzieć? O której masz, Marek, pociąg? O której zechcę. Ta, o której zechcesz, ale wypierdalać z chaty musisz teraz. A komu ja źle życzę, żebym miał do czynienia. No, planowałeś jeszcze live'a dzisiaj z psychoterapeutą. Jany, tak robią koledzy dla kontentu. Wypierdalają cię z domu, wiesz, ustawione to było. Ale on nie ma takich planów, żebym ja siedział z nim na live'ie komentując live'a. Ty się cieszy, on nie miał takich planów, żeby cię wypierdolić w nocy z domu, bo mógł to zrobić po tym, jak się zachowałeś. No pewnie, a co? Aha, bo ty jesteś kobietą i to widzisz w inny sposób niż ja. Jestem normalna, nie jestem upośledzona jak ty. To nie znaczy, że jesteś normalna, to masz, że masz jakieś predyspozycje. Nie, to znaczy, że jest normalna. Nie jest buczeńcem, to jest opiusem, zboczeńcem i alkoholikiem. Uh-huh. Na pewno wezmę twoje słowa ten bardziej do serca niż kogoś innego. Marek, ja nie chcę być nawet w tym, jak się zachowałeś. Dziękuję, że... Jak ja się zachowałem, tak jak ale chciałem. Prawda jest taka, że po tym, co zareprezentowałeś z sobą w nocy, no to każdy z nas, jak tu siedzimy, jak jeden mąż, każdy z nas by cię wyjebał po prostu z mieszkania po pierwszym odpale. Ale nie czekalibyśmy i nie trzymalibyśmy cię w mieszkaniu. Nigdy, wszyscy w nocy to komentowali i mówili, że powinieneś szybciej dostać w ryj i wypierdalać z mieszkania. Jak wyglądał? Bo chuj wam, kurwa, z wami dyskutować. Każdy, kurwa, mnie nienawidzi, to nie będę się w ogóle starał, kurwa. Po chuj mam to tak robić. No Marek, ty w ogóle nie rozumiesz. To nie chodzi o to, że my cię nienawidzimy, bo nie o to chodzi. Ja cię nawet lubię, tylko kwestia jest tego, że po alkoholu cię pierdala. Takie nawyki mi, kurwa, weszły. Możesz to zaakceptować? Nie. Nawyki można zmienić. Jo, na pewno. Nie. Alkoholizm mam zaakceptować? To nie jest już nawyk, tylko to jest choroba. Wiesz, jakie mam nawyki? Ktoś pisze do mnie na Messengerze, że jesteś fajnym, ciekawym chłopakiem, chcesz się poznać. Mitomania. Marek, 8 godzina, jesteś najebany już, wiesz o tym? Obudziłeś się i pierwsze, co bierzesz w rękę, to jest piwo. To jest choroba, człowieku. Nie, wziąłem butelkę wody gazowanej. Widać było na live, idioto. Tak, w puszce warki. Przelałeś sobie, nie? A co jest łatwiej teraz sięgnąć? Puszka jest stabilniejsza, taka masywniejsza w twojej postaci. Tak, tłumacz się, alkoholiku, tłumacz się. Może zrób sobie kawę rano lepiej, takie moje zdanie. Nie, żadnych kaw. Nie mogę kawy. Albo zimny prysznic, przynajmniej śmiercić nie będziesz. Sama smęcić nie będziesz, kurwa, może za chwilę. Ja się myję. Smęcić mówiłem, kurwa. O czym ty teraz mówisz? O jakim myciu? A chuj to da. Na uszy poszedł, nie? Zamiast wlewać do ust, do uszu wlał. Sama pierdolisz tam od rzeczy, nie wiem, o co ci chodzi. Ale ona jest dla ciebie miła. Czemu ją wyzywasz? Czemu tak reagujesz? Marek, jesteś zwykłym karaluchem, normalnie. Nikt normalny się ze mną nie kontaktuje, nie odzywa się do mnie i w żaden sposób nie wchodzi ze mną w dobre relacje.
Ale po co mieć taką relację? Marek, przepraszam cię bardzo. Jak pisałam do ciebie i próbowałam ci kurwa pomóc z Elą wyjść z tego uniwersum, to wiesz co zrobiłeś? Olałeś każdą moją wiadomość. Więc dlaczego ja mam teraz, nie wiem, zachowywać się wobec ciebie fair, skoro ty kurwa miałeś mnie w piździe? Masz dokładnie to, na co zasłużyłeś, Mareczku, i to jest twoja wina, a nie nasza. Nie miej teraz pretensji do ludzi, zachowują się wobec ciebie dokładnie tak, jak ty wobec nich. Karma to suka i lubi wracać. Dziękuję. Na twoje nieszczęście będziesz długo się konfrontował z tym, co dzisiaj odjebałeś. No, to prawda. Tylko ty tak mi to widzisz, bo ja nie. Nie, no wszyscy to widzą oprócz ciebie, debilu. Marek liczył, że wszyscy będą go chwalić za ten występ. Jakie to było przemyślane, jak świetnie odegrane, a wy wszyscy na niego i lecicie. On tego po prostu nie rozumie. Mastermind, pierdolony. Pooglądam sobie YouTube'a. Dziękuję za rozmowę. Marek, czemu myślałeś, że nam się to będzie podobało? Ja tak każdego uważam. Tylko niektórym udaje się zbliżyć do mnie na taki sposób, żebym brał czyje słowa kurwa. Kto chce się do ciebie zbliżyć? Kto? Na pewno nie ta dziewczyna z wczoraj. Weź ty w końcu stań przed lusterkiem i powiedz sobie, że jesteś chory, Marek, i tyle. I przyjmij pomoc. Znaczy, ja nie mam zamiaru ci pomagać. Złam sobie nogę najlepiej, kurwa, debilu, zboczony. Ale ten... Idź się leczyć. Ale wiecie, że on już sobie poszedł, nie? A, szkoda. Mogę się założyć, że zaraz pójdzie do Elki, bo tam, że tak to powiem, uważa, że będzie bardziej chroniony przed komentarzami. Ale ja zupełnie serio pytam, czemu on uważa, że my chcemy tego? Z prostego powodu, oglądając live Eli, on sobie ubzdurał, że nieważne co odpierdoli, jeżeli to będzie w internecie i ludzie będą na to patrzeć, to ludzie uznają to za content i on będzie miał to, czego najbardziej pragnie, czyli atencję. Nie rozumie tego, że content też musi być przemyślany i nie wiem, wysłanie komuś juta na privie, albo kurwa najebanie się w trzy dupy na live nie jest contentem. No ale wiesz, teraz on ma atencję, jakoś mu się nie podoba, bo ucieka. No bo nikt w to nie uwierzył. Nie. Jemu chodzi teraz o to, że my go żeśmy nie głaskali po dupie, tak jak on sobie życzy, tylko żeśmy go opierdolili. Przecież wiecie, jaki on jest, jak tylko wchodzi gdzieś na głosówkę. O Jezu, tu mnie serduszko boli, tam mnie dupka boli. Głaszcie mnie po tej dupce, nie? Myślę, że jak dostanie w ryję od Psycho, to nagle, o Jezu, biedny Mareczek, dostałeś bryłko. Jesteś rycerzem złotej zbroi, jak mogli ci krzywdę robić. A jak każdy już powiedział, że to była jego wina, no to to ustawione. Czyli nie do końca chodzi o atencję, tylko o głaskanie i... Znaczy widzisz, on chce... On myśli w takich dziwnych kategoriach, że odpierdziela złe i głupie rzeczy. No to ja spróbuję to jakoś logicznie wyjaśnić. On odpierdziela złe i głupie rzeczy i liczy na to, że reakcja ludzi w jego stronę
będzie dobra, współczująca i będziemy go po prostu głaskać za to po głowie i mówić: Mareczko, dobrze zrobiłeś. I jest bardzo zdziwiony, chłopie, że jeżeli raz w życiu przy kobiecie siedział, a my się go typiatry, no. Jak mi jeszcze raz przerwasz, Leniu, to cię wyciszę. Wracając. On myśli, że... ja nie wiem w ogóle, dlaczego on tak myśli, bo logiczne jest, że jak ktoś coś zrobi dobrze, no to go chwalimy. A on chce być chwalony za wszystko, co odpierdoli, nieważne, czy jest to dobre, czy złe. I on na te pochwały liczy, na to wsparcie. Mareczku, ja jesteś cudowny, wielki, o Boże, o Boże. On się tego przyzwyczaił przy Elce. Nieważne, co odpierdoli, dla Elki Marek jest świętą krową. Nie wolno mu powiedzieć nic złego. Elka w ogóle niestety, taka jest prawda. Od samego początku i cały czas mu chroni tą dupę. A on się upija, jest chory psychicznie i która sama jest pogubiona w tym swoim życiu, to jeszcze sam siebie pogrąża, robi sobie rzeczy. Ale to nie tylko pogrąża innych, ale też jest niebezpieczny dla innych osób, tak? To jest najbardziej okropne, że on robi z siebie takiego niebezpiecznego człowieka dla otoczenia i powinno się go zamknąć gdzieś, kurde, w jakimś izbie otrzeźwień, żeby naprawdę otrzeźwiał i kurwa, żeby naprawili go jakoś. Nie, żeby nie skłamać, ja mam wrażenie, że on udaje bycie takim kozaczkiem. Nie udaje mu się i przy okazji też uważa, że wtedy to jest tak wyreżyserowane, nie? Reżyser życia. No tylko, że on też popełnia taki błąd, że robi na przykład rzeczy, które widać, że są prawdziwe. To są jego prawdziwe reakcje, to są jego prawdziwe po prostu działania. I próbuję wszystkim mówić, że to jest po prostu jego cudowna gra aktorska, gdzie on naprawdę nie umie kłamać. Za każdym razem jak kłamie, to po nim widać po prostu. Strasznie widać. Ten akcja z tym live'em dotyczącym ośrodka, no kuźwa, to było tak inteligentne i tak naprawdę to było tak widać, że to wyreżyserowane, że to było aż chore. Ja na miejscu tego ośrodka naprawdę wyciągnęłabym z tego powodu konsekwencje. Bo to nie było grożenie tylko osobom dorosłym, ale także i dzieciakom. Znaczy, wiesz co, to też mam wrażenie, że jest kwestia tego, że nie wiem, czy to jest wina alkoholu i narkotyków, które przyjmował, whatever. To po prostu jego charakteru, ale mam wrażenie, że u niego już dawno zatarła się ta granica pomiędzy dobrem a złem. I rzeczywistością, a mitomaństwem. Też. Bo mam wrażenie, że to, co on robi, on jest w tym tak egoistycznym nastawiony na swój zysk w postaci atencji i nieważne, jak bardzo skrzywdzi dwie osoby. Ważne jest to, ile on atencji tym zyska. Ja myślę, że to jest miks wszystkiego. Jego charakteru, osobowości, otoczenia i używek, których nadużywa przez lata. Cicho. Cindy! Nie no, pies jest po to, żeby szczekać. Jak coś się dzieje, to on w ten sposób ten ostrzega, więc... Też nie rozumiem. Jest to Janys? Już go nie ma. Nie ma. Ja nie rozumiem, dlaczego w ogóle Janys go odbanował, skoro sama Elka dała mu bana, tak?
bo jeden z wieży Elka, jak zobaczyła, że został uderzony przez Psycho, teraz będzie, o Boże, biedny Mareczek, jaką on jest ofiarą, jak on jest skrzywdzony, i będzie go głaskać do kolejnej takiej głupoty, jak nie odwali po prostu. Bardzo szybko odwali, bo tak jest za każdym razem. To jest koło spierdolenia, które toczy się już nie pierwszy raz. Zapatrzę na tym pijaku tak mocno, że to się nigdy nie skończy, dopóki albo ją nie wezmą, albo jego nie wezmą. Elkę za niedługo wezmą w obroty. Nie sądzę, żeby ona się w ogóle do sądu, do tego, co sąd jej zatwierdził, dostosowała. I to mówię, daję rok, dwa i później jest po prostu za karetki wśród koptyłek i siedzisz, tak? A tam to się nazywa odwyk przymusowy. No, mówiła ostatnio na live, że nawet się nie chce poddać badaniom psychicznym, gdzie to byłoby bardziej na plus, tak? Ale ona twierdzi, że są stronnicze, więc na mnie to jest po prostu czysta głupota, co ona pierdzieli na tych live'ach. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o całą tą sytuację, o córkę Marii, o M, nie będę mówić imienia, to bardzo mi szkoda tego dziecka. No niestety, no. Ona jest już przez matkę niestety wyniszczona, no. By musiała mieć naprawdę dobrego psychologa i dobre zajęcia z psychologii behawioralnej. Bo to, co ona ma, to jest wyuczone. Jeszcze da się jakoś je odratować, pomimo tego, że jest wyuczona tych zachowań od Eli i trochę od Marka też, bo nie ukrywajmy, ona miała z nim styczność, to podejrzewam, że M przy odpowiednich ludziach i przy odpowiedniej opiece psychologicznej, psychiatrycznej, bo psychiatria też się na pewno przyda, to by wyszła na prostą i nie byłoby takiej akcji. Typu, wiesz, LKV2, nie? Ja nie mówię, że nie, ale jeszcze jeżeli o coś takiego chodzi, to trzeba chcieć. A jak jej całe życie wmawiano, policja jest B, to jest B, tego nie należy, to należy, no to może być z jej chęciami ciutkę kiepsko. A z tego, co matkowi się wymsknęło, to niby młoda tam udaje jakąś gangsterkę na tym. Markowi to też tak wierzyć trochę, nie? Ale też wiem, jak wierzyć matkowi, Janesowi. Bo to na takiej zasadzie, że no nie wiadomo, czy one mówią prawdę, ale dziecko to dziecko, tak? Ona ma 12-13 lat, to naprawdę to ma trochę wyuczonych zachowań, tak, ale to wiesz, nie jest to jeszcze taka sytuacja, żeby to nie była do odwołania. Moim zdaniem ona powinna się w ogóle odnieść do tej całej rodziny wszystkich, że no po prostu tak. Żeby to miało jakiś sens, nie? Bo jeżeli ona będzie cały czas tą gawinoknagą z Gawiną i Andrzejem i z tymi wszystkimi, kurde, z tymi wszystkimi plejadianiami, z tym całym, kurde, kręgiem tych świateł i w ogóle, to naprawdę to nie wyjdzie wszystko fajnie. Nie no, ta dziewczyna to jest najbardziej biedna z tego wszystkiego. Patrzę, czy Marek ma odwagę jeszcze już chodzić na serwer kawiny. Nie, kiedyś, kurde, położy się gdzieś w rowie, zamarznie. To już, kurde, wrak człowieka jest. Przecież widać po nim, że on, kurde, pewnie dostał kiedyś tak wpierdol, że mu się zęby wykrzywiły. Ale to mniejsza. Chodzi o to, że no, to,
ten człowiek jest creepem od samego początku. No, jaki normalny człowiek jedzie do kobiety 50-letniej i z dzieckiem, która jest na wakacjach, rozkłada namiot i na nią czeka? A druga, jaki jest normalny człowiek, że nagrywa wideoblogi, kurwa, z dzieckiem jeszcze na żywo i mówi, gdzie jestem, o której godzinie i dokładne miejsce położenia. Przecież wiadomo, że to się zleje banda creepów i kurde... Przecież to by wystarczyło, że dwójka pedofili by się zmówiła, tak? Elka by przytrzymali dziecko pod pachę do samochodu i to z dziecka by było. No, to jest najbardziej straszne, że Elka nie ma takiego jakby instynktu, czy w ogóle takiego poczucia bezpieczeństwa, że dla niej to mówienie o... Poczucie odpowiedzialności. No, że to w ogóle, jak widzę w ogóle te całe gawino uniwersum i w ogóle to wszystko, to aż mi się kres zalewa. Że ludzie nawet płacają mi pieniądze, kupują mi żarcie, żeby po prostu te show must go on. A niektórzy płacają jej pieniądze tylko po to, żeby ją pozbywać. Ja nie wpłacam, bo nie mam kasy do przepierdalania na głupoty. To samo. Ale niektórzy po prostu płacą tylko po to, żeby ją zwyzywać, upokorzyć i ona się jeszcze z tego powodu cieszy. Dla tych dwóch ludzi to najważniejsza jest atencja i nieważne jakby gadali, aby oni gadali, bo oni twierdzą, że mają ego wyjebane w kosmos przed przeproszeniem i... Przepraszam, jestem trochę... dopiero się obudziłam. I... Spoko, ja też. Telefon włączy, kiedy jestem w ogóle, bo niedawno jestem, znaczy dawno, 2 lata jestem w tym uniwersum. Ale no tak aktywnie udzielać się, to się nie udzielałam, nie? Tylko obserwowałam tak z daleka. Ja nie zaczęłam tak... się udzielać w momencie, gdy Eli już zabrano córkę, takie w końcu. Ja w sumie zaczęłam się udzielać dopiero teraz, bo tak naprawdę to jak już Elkę zabrano córkę, to ja już myślałam, że ją też zabiorą. Ale jak już zabrali ją do aresztu na te 2 dni, jak zobaczyłam kolejne rzeczy, jakie ona sobie mówi, że pierwsza jest, zabrali mi laptopa, komputery, telefony i w ogóle komputerów to mi zabrali, a potem córka, no już kurwa, mi się serce zagotowało, no. Dla nich są ważniejsze rzeczy niż to dziecko, taka jest prawda. Zobacz, co Marek na live'ie. Prototyp ma PlayStation, kurwa. I telewizor ma. To przecież, kurwa. Ja sobie nie wyobrażam. Nie? Przecież to jest najważniejsze. PlayStation? Telewizor, kurwa. Co to za rzeczy? Ja nigdy nie miałem. Pierwsze, to jest tak zjebane, mówię, i on, zobaczyłem, że chla to piwo, mówię, no kurwa, godzina chyba, myślę, to było, no rano było, nie, 7, kurwa, 6, tak, no to mówię, kurwa, ja pierdolę. Te ludzie mają inne priorytety życiowe, jak masz piramidę maslową, nie, to dla nich najważniejsza jest atencja, a potem jest woda, a potem są komputery, laptopy, i inne gady, a na końcu są ludzie. Rodzina. Nie wiem, jebać te rzeczy materialne i ten hajst cały, kurwa. Najważniejsze jest zdrowie i rodzina. No tak. Dokładnie, amen. Dokładnie. Tylko, że powiedz kurde Eli i Markowi. Ja z nimi nie chcę rozmawiać. Powiedziałem, żeby z piwa sobie wypił kawę, bo jest to lepsze. Ja tak robię, więc polecam mu, ale skoro on nie chce mnie posłuchać. On nikogo nie chce posłuchać zresztą, więc co ja tam mówię? Ja tam kawy nie mogę, ale... Z chęcią bym wypiła. Ja to mam uczulenie na kofeinę, więc trochę słabo, jeżeli chodzi o kawę. No to herbatę albo izotonika, coś innego, no kurwa. Nie musi to być piwo z rana. No dokładnie. Ja w ogóle jestem abstynentem, ja nie piję alkoholu, ja nie palę i to mnie osłabia. Przybij piąteczkę. Piątka. Ja mam cukrzycę, ja nie mogę z wielu rzeczy. Niestety cukrzyca, tarczyca. Czy ty, synku, zdjąłeś skarpetki?
Znowu, tak? Ja przepraszam, ja mam tutaj 3 latka iść na nogach. Na pewno jesteś lepszą matką niż ja. To jest naprawdę. Na pewno nawet nie porównuj. Na pewno częściej myję dziecko. Przecież kuźwa. I za przecież... mojego dziecka kąpiel to nie tortura. Przecież słuchaj, jak Maryśka była mała, to Maryśka miała czarne zęby już. To o czym o niej świadczy, o tej kobicie, o tej Gawinowej? No o czym, no? Można ja na temat zębów się nie wypowiadam, bo mi się łamią, ale to jest na tle genetycznym. Ale dobrze, ale twoje dziecko nie ma czarnych zębów, ale twoje dziecko im miało. No właśnie, o to mi chodzi. Ja też miałam. Za to ma złamanego pierwszego ze względu na to, że się ktoś wyglebał o psa. No hej! Bo bym tak z ciekawości powiem wam, że dzieci małe, to przemocy też mają. Bo to jest też mleczaki, nie? Ale jeżeli dziecko w ciągu 13 lat ma czarne zęby, to jest naprawdę... Nie, ona była mała i miała czarne zęby. Była mała, miała czarne zęby. Miała czarne zęby, jak była mała? Tak ona miała już... Ona już miała wtedy próchnicę. O kurwa. No. Masakra. Kurwa, nie stać na pastę do zębów? I szczoteczkę? To są brudasy. To nauczy dziecko też być brudas, tak? Chociaż ona pisze, Marysia się musi kąpać, Marysia musi iść spać od jednej godziny. To są tragiczne rzeczy dla tej kobiety, rozumiesz? To są takie tortury, Marysia musi iść do szkoły. Przepraszam. No, to są takie tortury, kurwa, że głowa mała. No, jak sobie widziałam właśnie tego wysrywa u niej, że Marysia musi się codziennie iść spać o 21. Ej, wy tutaj nazywajcie. Macie na tym serwerze ją po imieniu, jak chcecie, przecież Marysia Maka, kurwa, jak chcecie tego dzieciaka nazywać, jak dziewczynką, nie wiem, epizodystką, co chcecie. Dobra, może przestańmy nazywać ją imieniem. Bo... Epizodystką, to bardzo ładne określenie. No. Ona stworzy się serię na tym YouTubie, naprawdę. A najgorsze jest to, że Elka nauczyła ją od mała kłamać, bo miała takie filmiki, powiedz to, powiedz tamto i kazała coś mówić i potem widać było, że na kamerze pokazuje nie, bo Marysia sama kiwiła głową, kurwa, na nie, to tak samo robiła. Rozumiesz, o co chodzi? No. Po prostu to jest taka osoba, to jest niesamowite, nie? Ta kurwa Gawinowa to jest taki zjeb, że... No szkoda mi słów już, nie? Już się zamykam, bo nie wytrzymam. Najlepsze jest to, że ona ma 52 lata, nie? Ona jest w wieku mojej matki. A ja mam stara nie... baba. No. I ona jest w wieku mojego... Nie, moja mama jest młodsza od niej. Ona jest w wieku mojego ojca. I ja nie wyobrażam sobie, bo ja byłam... Też dorastałam na wsi, ale sobie tego nie wyobrażam, żeby kurwa... Mój ojciec takie rzeczy odpierdał. No, to ja byłam nawet wychowywana nawet bez internetu, nie? Ale no to... Mnie ostatnio na głosówce przeraziło na tym podium, tak? Że ona rozmawiała na temat tego wąchania sobie paluchów, nie? I tekst typu, przecież dzieci po 22 już śpią, a ona miała parę, że nie odsypię, co ukłaść od 21, tak? Jest później jeszcze pytanie zadał ktoś o bardzo młodym głosie i było, to ile masz lat? Nie krzycz, synek. Nie krzycz. Nie krzycz, bo będę łachotać. To straszne jest, co się tam dzieje. To straszne, naprawdę. Nawet wiedzą, gdzie ta kobieta mieszka. To jest kurwa hit. Sama to podała wszystko, to ta wysprzęgliwa, gdzie mieszka, wszystko podała. No ja wiem. No to w sumie telefonu wszystko wypierdolę. To jest coraz psychicznie kobieta. No. Nie, to znaczy, to jest choroba psychiczna, mi się wydaje, to jest takie upośledzenie, kurwa. No,
posiedzenie. Ja przypominam, że była na przykład akcja, jak Gimperowi też ostatnio mówił, że wyciekł mu kiedyś telefon do sieci, to on robił wszystko, żeby nikt nie wiedział, że po pierwsze mu wyciekł, po drugie od razu zmienił numer i wszystko inne, bo próbował dbać o swoją tą.